Dzień dobry panie Krzysztofie, ja przyjechałam prosto z Melbourne, bo tam teraz mieszkam, tak zwana czarna dziura, kawał drogi, no i też tam się dzieją różne tam fajne rzeczy. No i chciałam po prostu się zapytać o taką rzecz, bo przede wszystkim, czy mógłby pan przekazać pozdrowienia dla słuchaczy Radia 3ZZZ w Melbourne, bo my tam pracujemy z mężem i puszczamy różne, zdobywam tutaj wywiady właśnie z takimi ludźmi, jesteśmy fanami w ogóle pana spojrzenia na świat, pana teorii kradzieży ogólnie i po prostu no myślę, zresztą zawiozłem już do Australii 4 pana książki, rozdałam między innymi księdzu Rostworowskiemu, jakieś tam innym osobom i mam nadzieję, że to będzie tam się rozprzestrzeniać i działać. Chętnie pozdrowię, tylko przepraszam. Prosiłbym o powtórzenie nazwy. Radio 3ZZZ w Melbourne. 3ZZZ. Tak, trójka, a później 3Z. O, no to pozdrawiam, słuchacie, Radio 3ZZZ. Ja po prostu słabo słyszę. Dobrze, i teraz chciałabym jeszcze tak jakby pan mógł dwa słówka powiedzieć, bo tam w tej chwili u nas mamy dosyć mocny trening związany z tym, że tam no, lewica szaleje i po prostu wprowadza różne właśnie ograniczenia, restrykcje, prześladowania i tak dalej. No i po prostu to jest coś takiego, co po prostu tu jak się wysiada w Polsce, to jest taki powiew wolności, a jednocześnie Polacy myślą, że tej wolności jeszcze nie ma. Więc po prostu takie zagrożenie idzie z zachodu, którego my się w ogóle nie spodziewamy. I chciałem się zapytać, bo jakby tak według pana, tak jak mi się wydaje, bo obserwuję już od 2 lat chyba na antenie i też portal Sztuka Współczesna, że jakby tak widzę, że pan jakby upatruje taką nadzieję w edukacji, w pracy z młodzieżą, dlatego że jakby to pokolenie starsze jest już praktycznie zaorane, jak to pan mówi. To znaczy starsze starano się zaorać, ale to się nie udało tak do końca. Natomiast niestety udaje się to z tym pokoleniem najmłodszym. I jeżeli to nie zostanie wstrzymane, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. A czy możemy się spodziewać sieci szkół karoniówek? Proszę pani, inaczej. Ja mam nadzieję, że uda się z czasem doprowadzić do tego, że ludzie zaczną zakładać szkoły. Bo ja jestem pojedyncza osoba, moje możliwości są zerowe. Ja poza tym nie mam żadnych zdolności organizatorskich. Natomiast niewątpliwie, czy to w Melbourne, czy gdziekolwiek, obojętnie w jakim miejscu na świecie, w Polsce również, jedyną metodą jest budowanie własnego świata alternatywnego. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że w tej chwili małe szanse są na to, żeby można było zapanować nad tym, co się dzieje ogólnie. Natomiast można zacząć próbować przynajmniej tworzyć takie społeczności, które będą po prostu rządziły się swoimi prawami. I jak będzie trzeba, to trzeba będzie postawić płoty. No. I w tych granicach można zachować normalność. No, wie pani, zawsze trzeba się liczyć z tym, że przyjdzie walec i wyrówna. Ale to nie jest wbrew pozorom takie łatwe, jeżeli walec stwierdza, że jest, po pierwsze jest płot, a za płotem jest kupa ludzi, którzy w razie czego... Tak, tak. No, niestety takie jest życie. No właśnie, i tak to ludzie są, wbrew pozorom, ludzie są w stanie coś takiego zrobić. Tyle tylko, że do tego potrzebna jest pewna zebrana wiedza taka podstawowa, żeby się ogarnąć, zorientować się, na czym to polega. Bo w tej chwili główny problem polega na tym, że my sobie najczęściej nie zdajemy sprawy z tego, jaki jest ten główny mechanizm, który powoduje, że stajemy się wobec niego bezsilni. No i to trzeba powolutku tłumaczyć. Może to przyniesie jakieś skutki. No miejmy nadzieję. No my mieliśmy nadzieję, bo znamy właśnie takie całe środowisko w Melbourne, które jest jakby pana fanami i jakby tutaj bardzo, no jest jakby, ma tak podobne spojrzenie, które pan tutaj proponuje na to wszystko. W związku z tym tak nawet się zastanawialiśmy wspólnie ze znajomymi, że może po prostu jakaś współpraca z Rotami Marszu Niepodległości, że może oni zorganizują panu jakoś... Tą sytuację szkolną przede wszystkim. Ja liczę na to, że takie inicjatywy jak Roty Niepodległości robiąc swoje, bo przecież każda z takich struktur ma jakiś tam swój program, swoje cele. Dobrze, niech mają.
ale do tej działalności niech wciągają pewne elementy tego, co ja staram się porządkować, ponieważ im to ułatwi ogarnięcie własnej sytuacji. I wtedy ja bardzo na to liczę, ponieważ nie ma, jakby to powiedzieć, no nie ma innej metody. To w jakiś sposób od człowieka do człowieka musi przechodzić. No. To są optymalne warunki. I liczę na to, że nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego, że pan Bąkiewicz robi to, co robi. Super. Serdecznie panu dziękuję i życzę zdrówka, żeby pan jakby podleczył te swoje czasami może kaszelek mały. Już ograniczam palenie. Dobra. No, jak to było, pozdrowienia dla słuchaczy 3ZZZ. Tak.